W pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Szkoda tej straconej pierwszej bramki. No nic, zdarzyło się. A w drugiej połowie między 50 a 65 minutą można powiedzieć, że nie było nas na boisku. Bóg nad nami czuwał, że Górnik nie strzelił bramki, bo w tym kwadrancie, w tych 15 minutach mógł ze 3-4 bramki strzelić, także musimy poprawić pewne elementy. Ale cieszę się z wyniku, cieszę się z 3 punktów, bo to jest najważniejsze. No właśnie, dlaczego w drugiej połowie znowu brakuje wam sił? No nie wiem, czy to nazwać jakieś sił. Nie, sił dlaczego nie. W drugiej połowie po prostu wychodzicie i macie tę drugą połowę wyraźnie słabszą od pierwszej? Przynajmniej pierwszą część drugiej połowy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wychodzimy na drugą połowę przede wszystkim tak jak na pierwsze, żeby od początku siąść na przeciwnika. Przecież w pierwszych 4 minutach w drugiej połowie mieliśmy 3 sytuacje. Rafał Wolski miał 2 sytuacje, potem był strzał w poprzeczkę, także gdybyśmy chcieli te 2 bramki, to nikt by nie mówił, że źle wchodzimy w to drugą połowę. Wydaje mi się, że większy problem jest ze skutecznością, bo gdybyśmy to wykorzystali, ten mecz pewnie potoczyłby się inaczej. A gdy Górnik strzelił poprzeczkę, to zatrzało ci trochę serce? No pewnie, że tak. Każdy mecz gramy o życie, tak? Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy, także nie możemy do tego dopuszczać, bo gdybyśmy dostali tą bramkę 2-2, to byłoby ciężko się pozbierać. Tak jak powiedziałem, no Bóg nad nami czuwał, że Górnik nie wykorzystał, ale musimy poprawić naszą grę jako całego zespołu i będzie lepiej. Za to dawno nie widzieliśmy tak świetnego Patryka Małeckiego. Jak nie widzieliście? No w tej rundzie widzieliśmy, ale... No właśnie, także... Ale czym jest spowodowana ta zwyżka formy właśnie twoja? Jak sądzisz? Czy to jest bardziej jakaś strona mentalna czy fizyczna? No po przyjściu trenera na pewno uwierzyłem bardziej w siebie. Trener mnie postawił, zaufał mi, także i ta moja gra zdecydowanie lepiej wygląda. Już kiedyś powiedziałem w jednym wywiadzie, gdzie trenerzy, którzy we mnie wierzą, którzy postawią na mnie, będę czuł to zaufanie, to za takiego trenera idę w ogień i pomimo tego, że czasem brakuje siły, to te siły znajduje się z wątroby, także cieszę się, że trener jest z nami i chciałbym mu dać, czy może oddać to, czego nie mogę mu dać w Szczecinie, także cieszę się tym bardziej, że dzisiaj wygraliśmy, że tą bramkę mogłem też podziękować trenerowi za zaufanie. W ładny sposób właśnie rozpocząłeś dzisiejszy mecz. Od początku musiałeś rozegrać tę akcję indywidualnie? To co, strzeliłem bramkę? Tak. Dostałem podanie dobre. Zawsze staram się wpakować w pole karne albo podać do najbliższego. Dzisiaj strzeliłem i cieszę się, że wpadły do siatki.